Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marcin Podlacki, zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Tym razem porozmawiamy sobie o tym sławnym, bardzo znanym powiedzeniu w takiej nomenklaturze giełdowej wśród inwestorów giełdowych w Polsce i na świecie, choć chyba bardziej nawet na świecie, a do Polski to trochę tak aportem przyszło. Sell in May and go away. Prawda czy mit? Czy rzeczywiście warto sprzedać akcje w maju i wyjechać, odpocząć i spędzić ten czas letni właśnie bardziej na jakichś wakacjach, a niekoniecznie na inwestowaniu na rynkach. Pokażę statystyki, bo najlepiej bazować na liczbach, które ilustrują, czy rzeczywiście taki scenariusz, takie podejście jest właściwe i czy statystycznie to się po prostu opłaca. Co bardzo istotne też, sell in May and go away, tu nigdzie nie jest napisane, że akcje będą spadać. To, że pojawią się sprzedający w tym czasie, to te nie musi decydować o tym, że na rynku będziemy obserwować spadek akcji. Owszem, no, może być jakaś taka presja związana z samym tym powiedzeniem, tylko właśnie pytanie, na ile to taka bardziej tradycja, na ile to jest pewnego rodzaju może nawet plotka rynkowa, a na ile musimy się tego realnie obawiać. Giełdy są bardzo silne, giełdy są blisko swoich szczytów, więc w teorii prawdopodobieństwo mocniejszej korekty cały czas się utrzymuje. Ale to nawet nie ze względu na to, że nadchodzi czas letni, czy nadchodzi po prostu maj, ale po prostu dlatego, że po mocnych wzrostach ta korekta jest zdrową dla rynku i co jakiś czas po prostu powinna się pojawiać, nawet bez określonych przesłanek w skali makroekonomicznej, czy też w skali mikro. Zanim przejdziemy do odcinka, zapraszam do obejrzenia materiału o partnerze głównym tego kanału, czyli o Saxo Banku. Partnerem głównym kanału Marcin Podlacki Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj oraz grupy facebookowej Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj GPW z Marcinem Podlackim jest Saxo Bank. Jeżeli chciałbyś inwestować w jednym miejscu za pomocą jednej platformy, zarówno w akcje polskie, jak i zagraniczne, w indeksy polskie, jak i zagraniczne, europejskie, ze Stanów Zjednoczonych, może azjatyckie, do tego waluty, surowce i inne, platforma od Saxo będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Nie bez powodu platforma staje się coraz bardziej popularna w ostatnim czasie, mając na uwadze bardzo konkurencyjne prowizje, które mogą być niższe w ramach tego, jaki obrót na platformie będziesz generował, choć tutaj oczywiście poziom depozytu też będzie znaczący, ale już te prowizje minimalne, standardowe, z którymi zaczynasz, są bardzo konkurencyjne, niższe niż w polskich domach i biurach maklerskich, co zresztą też możesz sprawdzić. Zachęcam do założenia konta, czy to demonstracyjnego, czy na prawdziwe pieniądze, wykorzystując link zawarty w opisie do tego materiału. A teraz przechodzimy do transmisji. Pamiętaj o zostawianiu kciuków w górę oraz subskrypcji dla zasięgów. No i witam ponownie bardzo serdecznie. Przechodzimy już do tematu głównego odcinka, tak jak słyszeliście tutaj w tym wstępie, o kciukach i o subskrypcjach. Pamiętajcie, bo cel na ten rok to 10 tysięcy i wystarczy utrzymać tempo 10 subskrypcji każdego dnia i ten cel uda się osiągnąć. Byłoby mi bardzo, ale to bardzo miło, żeby już właśnie w tym roku do takiego pułapu, jeżeli chodzi o subskrypcje, dojść. Jeżeli chodzi o Saxo, w weekend wczoraj w sumie zakończyła się ta promocja. Natomiast taka dobra informacja dla Was jeszcze, dla spóźnialskich, bo kilka osób pisało dziś 29 kwietnia, ostatnich 5 osób, które zdecyduje się na założenie konta, będzie mogło wziąć udział w tej promocji. Ponad 1000 zł na prowizję, równowartość 250 euro, czy tam 270-80 dolarów, w zależności od waluty głównej. W opisie do tego materiału znajdziecie link. Tylko dziś te 5 ostatnich osób będzie mieć taką możliwość. A my przechodzimy już do właśnie tego, co jest tematem bazowym tego odcinka. Czy to powiedzenie sell in May and go away działa na rynku? Powiedzenie bardzo popularne przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale czy ono może mieć zastosowanie na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie? Może zanim jeszcze spojrzymy na statystykę z giełdy papierów wartościowych, mam tutaj w jednym artykule takie ciekawe zestawienie. O! Tutaj to jest, otwórz grafikę w nowej karcie, już Wam to pokażę. I tu na wykresie mamy zachowanie inwestycji z ostatnich, no tutaj mamy 65 lat. W przypadku inwestycji, to rynek w Stanach Zjednoczonych, w przypadku inwestycji 10 tysięcy dolarów i mamy tutaj zestawione te okresy silne i słabe. Okres letni od maja i okres od właśnie do października.
i okres od listopada do kwietnia. No i tutaj myślę, że w miarę dokładnie widzimy na wykresie, że rzeczywiście ten czas letni no, nie jest aż taki rewelacyjny, jeżeli chodzi o postawę, bo to jest ta niebieska strefa, niebieska linia. Oczywiście tragedii też specjalnej nie ma, ale jeżeli spojrzymy już na tę pomarańczową, no to widzimy, że dużo lepsze z punktu widzenia naszej inwestycji są te miesiące, nazwijmy to zimowe, czy tam inaczej późno jesienne, czy wczesno wiosenne, tak można byłoby powiedzieć. Tutaj mamy statystyki właśnie z tych okresów, kiedy mieliśmy ewentualne wzrosty, spadki, mamy średni poziom umocnienia, no i tutaj tak jak widzicie, no, kompletnie różnią się te okresy, ten okres letni nazwijmy to, z kompletnie różnym, z dużo mniejszą skalą tego wzrostu, jeżeli chodzi o średni poziom spinaczki, tak to nazwijmy, a jeżeli chodzi o te okresy spadkowe, no to też tutaj skala przeceny była większa. Maksymalne umocnienie w tym okresie mamy też tutaj zapisane w zestawieniu i maksymalny spadek, tu nawet w jednym z okresów było minus 37%, ale wiecie, no to też jakby to zestawienie zawiera bardzo wiele okresów, więc no też te lata jeszcze przed rokiem, powiedzmy 1980, to troszeczkę inaczej na giełdzie wyglądały, ale niewątpliwie to, co z tego wykresu jest najistotniejsze, to rzeczywiście nawet nie tyle sam maj, co ten okres letni na rynku wypada zdecydowanie gorzej niż ten okres, nazwijmy to jesienno-zimowo-wczesno-wiosenny, o, jeżeli można takiego podejścia tutaj użyć. Co z tego punktu widzenia mogłoby rzeczywiście sugerować? Że rezygnacja z akcji właśnie przed majem, czy też w maju i ewentualne ich odkupienie no, na zimę, o tak można byłoby powiedzieć, mogłoby być niezłym pomysłem. Tyle, że oczywiście, jeżeli już chodzi o takie transakcje, które byśmy tutaj wykonywali, no to jest to poniekąd spekulacja rynkowa, bo jeżeli mówimy o inwestorach długoterminowych, no to oni raczej niekoniecznie decydują się na to, żeby na kilka miesięcy akcję sprzedać, odkupić taniej i szukać tych konkretnych pułapów, wyznaczać sobie miejsce wyjścia, wejścia w swoją pozycję. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no tutaj mamy statystyki dotyczące całego rynku, a żeby takowe ewentualnie przenieść na walory w waszych portfelach, no to trzeba byłoby sprawdzać, jak poszczególne spółki w danym okresie sobie radziły. I tutaj też należy pamiętać o pojęciu takim, jakim jest sezonowość. Sezonowość, którą obserwujemy, jeżeli chodzi o działalności wybranych podmiotów. Niektóre z nich są uśpione, trochę zamrożone właśnie w tym okresie zimowym, a z kolei w okresie letnim generują dużo wyższe przychody, zyski niż właśnie w tym okresie, kiedy na termometrze mamy niższą temperaturę i odwrotnie. Niektóre spółki działają prężnie przez cały rok, a niektóre działają sezonowo i to też może mieć wpływ na konkretną analizę. Myślę, że można byłoby sobie wytypować branże, firmy, które w okresie na przykład letnim mogą być nieco słabsze. No, na przykład moglibyśmy tutaj podejść z punktu widzenia spółki, strzelam, która sprzedaje opony do samochodów. No to jednak na jesień, zimę sprzedaż pewnie jest większa, podobnie jak na wiosnę w przygotowaniu do lata, niekoniecznie te opony sprzedają się w środku lata, więc tutaj ta sezonowość ma miejsce. Też jeżeli chodzi o jakieś firmy, które mają w swojej ofercie na przykład narty, no to wiadomo, że też moglibyśmy tutaj pewną sezonowość sprawdzić. Są firmy, no na przykład, które zajmują się handlem gazem ziemnym, załóżmy, no to też to zużycie jest większe w tych miesiącach, kiedy po prostu na zewnątrz jest zimniej, podobnie z węglem, choć tu akurat kwestia ciepłownicza wchodzi w grę, bo kwestia energetyczna, no to już niekoniecznie. Z racji tego, że no jednak rekordowe zużycie energii elektrycznej przypada na miesiące letnie, a nie na miesiące zimowe, ze względu między innymi na to, że coraz bardziej popularne są klimatyzatory i ich wykorzystanie generuje właśnie tak duże zużycie prądu. Teraz kilka statystyk z giełdy papierów wartościowych. Tu mam akurat WIG, czyli indeks zrzeszający wszystkie spółki z parkietu głównego giełdy papierów wartościowych. Mamy 28 lat przebadanych, no i patrzymy na kolejne miesiące, ilość właśnie wzrostowych i tutaj mamy styczeń, luty i tak dalej, ilość wzrostowych miesięcy, tych właśnie pierwszy, drugi, trzeci miesiąc w roku.
procent wzrostowych. I jeżeli sobie zobaczymy na procent wzrostowych, to rzeczywiście maj, czerwiec blado dosyć wygląda, bo mamy raptem 46%, czyli jednak 13 wzrostowych, 15 spadkowych. Ale już na przykład w marcu 12 wzrostowych tylko, czyli 43% i to samo we wrześniu. Więc od maja i czerwca jeszcze gorzej marzec i wrzesień się prezentują. Z kolei dobrze wypada już ten okres właśnie październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, czyli właśnie ten czas przejściowy, kiedy mamy, nazwijmy to, te zimne miesiące, jeżeli chodzi, no na przykład, możemy tak sobie powiedzieć, o temperaturę w Polsce, czy no powiedzmy w krajach w podobnym klimacie do nas, bo jakbyśmy ciepłe kraje analizowali tutaj, no to oczywiście tam ta temperatura inaczej się w roku rozkłada. Więc tutaj byśmy aż tak bardzo tej temperatury nie mogli przełożyć na same notowania. Więc maj rzeczywiście słaby, ale nie najsłabszy, bo i marzec i wrzesień wypadają nieco gorzej. Tu mamy też statystyki na portalu Comparic i rzeczywiście tutaj w latach 1950-2013 akurat tutaj było takie badanie prowadzone przez dziennikarzy magazynu Forbes i tam amerykański indeks giełdowy Dow Jones Industrial Average notował niższe stopy w okresie od maja do października, czyli tak jak właśnie mówiłem Wam, w tym okresie, nazwijmy to letnim, można byłoby tak to określić i nazwać. Znany analityk Piotr Kuczyński właśnie powiedział w jednym ze swoich tweetów, to jeszcze z 2020 roku, ale to nie ma znaczenia, początek maja był słaby, inwestorzy obawiali się powiedzenia w maju sprzedaj i uciekaj. Natomiast to powiedzenie bardzo często się jednak nie sprawdza. Poza tym, i tu jest kontynuacja, o sprzedawaniu w maju, a nie o majowych spadkach mówi to powiedzenie. I to jest właśnie to, co też we wstępie powiedziałem, że sell in May to nie znaczy, że musi być źle, giełdy muszą spadać, tylko no, jakby sugeruje, że może i statystycznie rzeczywiście lepiej na ten okres letni rezygnować z akcji, jeżeli ktoś na rynku spekuluje i na przykład zainwestować wtedy w jakieś inne aktywo, a wrócić na rynek w innym momencie. Teraz rynki są bardzo mocne, jesteśmy po mocnym ruchu wzrostowym i na przykład spoglądając na indeks WIG moglibyśmy sobie tutaj przeanalizować rzeczywiście, jak to realnie tutaj wygląda i patrzymy na przykład na maj 2023, minus 1% i tutaj widzimy, że świeca taka dosyć nieładna, dosyć spore gaszenie tutaj obserwowaliśmy, ale jak widzimy, że na załączonym obrazku, to nie przeszkodziło, żeby w kolejnych miesiącach indeks nam się wspinał w dalszym ciągu. Aczkolwiek byliśmy w ramach tego trendu wzrostowego, no jeszcze przed szczytami z 2021 roku, trend wzrostowy był mocny, mocna presja na wzrosty, więc no tak akurat ten maj był odczytany. Ale już z kolei, jeżeli spojrzymy na maj 2022, no to tutaj kompletnie inna formacja nam się rysuje. Tutaj spadająca gwiazda, a tutaj bardziej taki młot na wykresie, czyli w teorii formacja na miesięcznym sugerująca wzrost, a tymczasem byliśmy w trakcie ruchu spadkowego i przed nami, jak wiedzieliśmy, później był jeszcze czas przeceny, jeszcze 4 miesiące zjeżdżaliśmy na WIG-u w dół o jakieś 20% łącznie. Z kolei, jeżeli znowu powiemy o roku tym po-covidowym, czyli 2020-2021, no 21 na razie sprawdźmy, no to tu maj znowu rewelacyjny, aż 9% wzrostu i ten maj 2021 troszeczkę nam zaburzy statystykę, bo rzeczywiście był ponadprzeciętnie dobry, choć ten covidowy maj 4% wzrostu też było nieźle, więc akurat ten rok 20, później 21 wypadają naprawdę dobrze i rzeczywiście gdybyśmy mieli analizować tylko ostatnie lata, no to te okresy wypadają nieźle i sugerują, żeby wcale aż tak tego maja bardzo się nie obawiać. Natomiast patrząc na WIG20, czyli na indeks zrzeszający te największe spółki z parkietu głównego, no to tu będzie podobnie jak na WIG-u, bo spółki mimo wszystko mocno wpływają, te największe, z największą kapitalizacją też na WIG, na cały indeks giełdowy, no zresztą to tak samo działa na świecie. Co z tego, że mamy S&P 500, skoro 500 spółek wydawałoby się, że dobra dywersyfikacja, ale jednak ta wspaniała siódemka spółki z największą kapitalizacją najmocniej na rynek wpływają. No i tutaj maj 2023 1,5% spadku, a z kolei maj 2022 0,8% spadku, więc akurat te dwa miesiące ostatnio nie były najlepsze, no ale olbrzymie wzrosty. Maj 21 aż 9,6%, więc jeszcze mocniejszy wzrost największych spółek niż w przypadku całego szerokiego rynku, bo pokazywałem WIG wcześniej, a w 2020 roku maj również był dobry, 4,49% na plusie. Tak to się w ostatnim czasie tutaj przedstawiało. Zazwyczaj patrząc na te ostatnie lata,
Maj wypadał nam, powiedzmy, w miarę w środku danego trendu, tak można byłoby to też nazwać. Tu mieliśmy 2021 trend wzrostowy, później spadkowy, teraz znowu jesteśmy w trendzie wzrostowym. Zazwyczaj nie widzieliśmy takiej sytuacji, kiedy by dochodziło do, zresztą to też możemy sobie tutaj sprawdzić, dopiero w 2015 roku musielibyśmy się cofnąć, kiedy rzeczywiście w maju dochodziło do jakiegoś odwrócenia trendu na rynku, czy też załamania. No i rzeczywiście, jak zobaczymy na 2015 rok, rok olbrzymiej też korekty na rynkach, WIG20 wtedy 1000 punktów stracił, z 2500 na 1500 punktów, to rzeczywiście maj te spadki zapoczątkował minus 3% i wtedy byliśmy przed lawinową przeceną. No i to jest taki ostatni przykład, kiedy w maju rzeczywiście trend nam zawrócił, z tą małą różnicą, że wtedy byliśmy po prostu w długotrwałej konsolidacji trwającej kilka lat i doszło do wyjścia dołem, choć tak naprawdę nie w maju, a do wyjścia dołem doszło dopiero w okresie wakacyjnym w lipcu, sierpniu. Więc to też jest ważna statystyka, ważna zależność. Ale generalnie raczej nam się ten ruch w maju nie odwracał, więc to też należy mieć na uwadze w kontekście analizy właśnie tego miesiąca giełdowego na rynkach. Pojawiają się tutaj też takie statystyki miesięczne, tylko wydaje mi się, że chyba tutaj w jednym z artykułów to było lepiej zilustrowane. Pozwolicie, że... O właśnie, tutaj. Średnia stopa WIG w danym miesiącu. I tutaj dane też z 28 miesięcy najprawdopodobniej są zebrane. No i patrzymy, jak to wyglądało. Spadkowe miesiące czerwiec i wrzesień, natomiast te pozostałe wypadają statystycznie dobrze. Maj plus 2,97%, więc no tutaj realnie no nie ma się czego obawiać. I nawet patrząc już na te pozostałe miesiące z średnią stopą wzrostu, czy tam średnią stopą zmiany procentowej, no to maj wygląda całkiem dobrze na rynku. Ten rok jest o tyle istotny, ważny, też trochę specyficzny, że no, nie mieliśmy w ostatnim czasie tak mocnych rajdów wzrostowych, które by nas no, doprowadzały do tych poziomów, na których w tej chwili się znajdujemy, bo w Stanach Zjednoczonych mamy historyczne szczyty, na indeksach, na wybranych spółkach. Mamy olbrzymi pęd wzrostowy, jeżeli chodzi o spółki sektora technologicznego. Mocna giełda też niemiecka, WIG20. WIG radzą sobie świetnie, bo WIG20 owszem od historycznego szczytu oddalony, ale już jak zobaczymy na WIG, MWIG czy SWIG, no to te indeksy są bardzo blisko swoich najwyższych pułapów w historii, więc tak jak powiedziałem we wstępie do tego materiału, ten miesiąc, nie wiem czy będzie kluczowy, ale z racji kilku okoliczności może być ważny dla rynku, bo najczęściej jak nadchodzą te ciepłe miesiące, na rynkach ograniczona jest nieco zmienność i też są niższe obroty, więc nieco łatwiej tym rynkiem manipulować. No a przypomnę, to też omawiałem w ostatnim programie na żywo, że mamy naprawdę dużo pozycji na polskich dużych spółkach potwieranych na spadki przez dużych graczy, przez te tłuste koty, tak jak ja to w tytule do programu na żywo nagrałem, to możecie sobie w historii zobaczyć. Do tego cały czas inwestorzy bardzo aktywnie obserwują dane makro, nie tylko z Polski, ale i ze świata, z racji tego, że jesteśmy, można powiedzieć, w przededniu obniżek stóp procentowych, zarówno przez Fed, jak i przez Europejski Bank Centralny. No i tutaj inwestorzy czekają, co tu się może wydarzyć. Przed nami już przecież na początku maja, od razu na początku maja posiedzenie Fed, gdzie pewnie do obniżek nie dojdzie, ale Jerome Powell powie, co dalej z polityką Komitetu Otwartego Rynku, co jest też bardzo oczywiście istotne, kluczowe dla danych, napięcie geopolityczne też pewnie problemem tutaj jest. Więc jest sporo takich czynników, które sprawiają, że nie czujemy się jakoś bardzo pewnie z naszymi aktywami. Też olbrzymia zmienność i wzrosty na złocie. I tutaj można się zastanowić, jak to odbierać. Na walutach wcale aż takich dużych ruchów nie obserwowaliśmy. Na dolarze, na euro, no bardziej tutaj na dolarze w tym aspekcie. Ropa, powiedzmy, że trochę wzrosła z racji też napięcia geopolitycznego, ale bez jakiejś rewelacji. No a złoto nam wystrzeliło. Bitcoin wystrzelił. No więc też te aktywa, takie alternatywne, radzą sobie dobrze. No i czy to no na przykład jest pozycjonowanie, czy na te aktywa i powolne przygotowanie do korekty na szerokim rynku i jakby przenoszenie tych aktywów, a teraz utrzymywanie rynków na wysokich pułapach, żeby był na to czas. No czy może po prostu na rynku jest tego kapitału tak dużo, no że inwestorzy już dosłownie nie wiedzą, w co włożyć ręce, albo jaką spółkę czy jaki instrument finansowy w swoim portfelu posiadać. No tych zmiennych jest naprawdę dużo. Natomiast dane statystyczne nie wskazują jednoznacznie, że ten okres, który przed
przed nami, który nadchodzi, który rozpoczyna się w maju, musi być tym słabym, musi być tym złym, więc warto rynki obserwować. Dla inwestorów długoterminowych tutaj nie powinno być żadnych kompletnie sugestii, a dla spekulantów, no z racji tego, że mamy sezonowość rzeczywiście na rynku, no to najpewniej pojawią się te spółki, sektory, które mogą nieco zawieść, które mogą radzić sobie też lepiej, no ale to też jak co roku rzeczywiście takie spółki w danych okresach się pojawiają. O tym będziemy dyskutować w kolejnych materiałach, a ja na ten moment już bardzo wszystkim dziękuję za uwagę. Przypominam, 5 dodatkowych osób jeszcze na dziś, bo pojawiają się pytania, wiadomości, czyli 29 kwietnia. Zachęcam, kliknijcie link w opisie. Tam możecie założyć konto na platformie. No oczywiście Saxo zweryfikuje te osoby, które właśnie dziś zdecydowały się na założenie konta. Jutro już będzie za późno. Oczywiście konta cały czas możecie zakładać, w ten sposób wspierać kanał, ale jeżeli chcecie skorzystać z promocji ponad 1000 zł na prowizję, która była aktywna tylko przez ten ostatni weekend, no to 5 najszybszych osób ma jeszcze taką okazję. Udało mi się uprosić. Także ja Wam bardzo już dziękuję za obecność, za uwagę. Przypominam możliwości wspierania kanału. Tu lista marcowa, ale wszystkie osoby, które dołączą w kwietniu, już będą na nowej liście wyświetlane i w kwietniu też, w kwietniu to już w zasadzie dołączały, bo kwiecień się kończy, więc kwiecień będzie wyświetlany przez cały maj, natomiast oczywiście jest jeszcze chwila, więc w opisie ewentualnie znajdziecie link. Na koniec przypominam o kciukach i subskrypcjach, jeżeli treści na kanale Wam się podobają, zostawcie po sobie jakiś znak, a subskrypcja z dzwoneczkiem pomoże Wam być na bieżąco z wszystkimi materiałami, które tutaj regularnie, codziennie na kanale się pojawiają. Dziękuję za uwagę, udanego inwestycyjnie dnia i do usłyszenia.